25 stycznia świętują Miłosz, Paweł i Tatiana. A na ten dzień przysłowie jest następujące. Na świętego Pawła połowa zimy przepadła. Oby tak było, jeśli chodzi o silne mrozy na przykład. W tym dniu przypada Międzynarodowy Dzień Kryptologii. Został ustanowiony przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma ten dzień przypominać o wielkim dziele polskich matematyków Wydziału Matematycznego właśnie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego, którzy rozszyfrowali niemiecką maszynę Enigmę. W 1484 roku Jakub Piotrowski, dziedzic w Reńsku oraz Dobrogost Sobocki sprzedają Jakubowi Zakrzewskiemu część rataj za 120 grzywien. W 1738 roku wielichowscy kramarze płacili dworowi 16 zł za beczkę piwa. Za następną beczkę do końca roku płacili po 12 zł. Natomiast w 1739 roku wielichowscy kramarze płacili dworowi już tylko 11 zł za beczkę piwa, a za następną beczkę do końca roku płacili po 10 zł. Natomiast w 1740 roku ci sami kramarze płacili temu samemu dworowi już tylko 10 zł za każdą beczkę piwa. W 1932 roku, 25 stycznia, zmarł Marcin Kaletka, wieloletni nauczyciel w szkole podstawowej w Wielichowie. Urodził się 7 listopada 1857 roku w Zieminie. 1 maja 1880 roku Marcin Kaletka objął posadę trzeciego nauczyciela w Wielichowie. Na emeryturę przeszedł 31 grudnia 1926 roku po, uwaga, 46 latach pracy w szkolnictwie. Przez 7 lat był kierownikiem szkoły powszechnej w Wielichowie. Pracę w szkolnictwie rozpoczął od szkoły w Parzęczewie. Był żonaty z Antoniną Gryglewicz, córką Antoniego Gryglewicza. 1 października 1874 roku do planu nauki szkolnej jako przedmiot obowiązkowy włączono lekcje prac ręcznych. I to się odbywało w szkole katolickiej w Wielichowie. Zajęcia prowadziła wspomniana Antonina Gryglewicz. Antonina urodziła się 10 czerwca 1857 roku, a zmarła 24 lutego 1928 roku. Te zajęcia prac ręcznych prowadziła kilka lat. Marcin Kaletka i jego żona Antonina zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Wielichowie. 25 stycznia 1932 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej Wielichowa radni postanowili zlecić usunięcie linii telefonicznej łączącej mieszkanie burmistrza z centralą telefoniczną. Mieszkanie burmistrza mieściło się w ratuszu na rynku w Wielichowie. Radni swoją decyzję motywowali względami oszczędnościowymi. W skład Rady Miejskiej Wielichowa wchodzili wtedy Stanisław Rost, Marian Kaletka, Walenty Bzyl, Tomasz Wawrzyniak, Stefan Świetliński, Ludwik Brembor i Ludwik Tomczak, burmistrz Wielichowa i przewodniczący Rady Miejskiej. Porządek obrad w tym dniu przewidywał uchwalenie poboru podatku komunalnego do Państwowego Podatku Gruntowego, uchwalenie poboru dodatku komunalnego do Państwowego Podatku Przemysłowego i uchwalenie budżetu na rok 1932-1933.